Wyprawa do tajemniczych klasztorów, starych warowni, opuszczonych fabryk. Zamki znane z legend i te odkrywane na nowo. Ponad 100 pomników historii rozsianych po całej Polsce, tysiące kilometrów w trasie. Zapraszamy w niezapomnianą podróż szlakiem miejsc niezwykłych. Pomniki historii to najważniejsze grono obiektów o wyjątkowych wartościach materialnych i niematerialnych oraz szczególnym znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego naszego kraju. To miejsce, w którym na każdym kroku czuje się historię. Założona w 1817 roku stadnina w Janowie Podlaskim to pierwsza państwowa stadnina koni na ziemiach polskich. Dziś w otoczeniu historycznych stajni odbywa się tu prestiżowa aukcja Pride of Poland. Na miejsce stadniny przeznaczono tereny dawnego majątku biskupów łódzkich w Janowie Podlaskim. Wizytówką stadniny jest stajnia zegarowa. Zaprojektował ją słynny architekt Henryk Marconi. Dziełem architekta jest także stajnia czołowa. Wzniesiono je w latach 40. XIX wieku. Lata 80. XIX wieku to w Janowie czas rozkwitu. Wówczas dzięki działalności zasłużonego dyrektora Aleksandra Nierota udało się przywrócić czołową pozycję tej stadniny wśród stadnin państwowych, ale też wybudować wielką stajnię zwaną Woroncowską, mieszczącą aż 85 boksów. Okazały budynek o formach neorenesansowych zaprojektował Paweł Suzor z Petersburga. Jest on także autorem lazaretu końskiego. Ta piękna architektura miała być przede wszystkim funkcjonalna. Co to oznacza? To są stajnie przecież, one mają pełnić swoją podstawową funkcję, a to, że są dekoracyjne, no to tylko dodatkowa wartość. Trzeba pamiętać, że poza stajniami, no to trzeba byłoby mieć jeszcze zaplecze. Koń choruje, mamy lazaret, szpital koński. Konia trzeba podkuć, mamy kuźnię. Koniowi trzeba przygotować zboże, mamy spiklerze, młyny. Proszę popatrzeć na stajnie z końca XIX wieku, zwane prywatnymi. Te stajnie są jakby w krajobrazie, ich prawie nie widać. To jest miejsce o bogatej tradycji historii, ale wciąż żywe, wciąż funkcjonuje, tętni życiem. Bardzo ważna rzecz, że miejsce to zachowało tradycję hodowlaną od czasu swojego powstania. Po raz pierwszy, tak myślę, sensownie, w sposób zaplanowany połączono wartości kulturowe z wartościami przyrodniczymi. Proszę popatrzeć, że każdy wybieg ma swoją stajnię. To wszystko nadaje temu obiektowi malowniczość i taki urok, który powoduje, że do Janowa przyjeżdża taka ilość ludzi zwiedzających, nie tylko hodowców koni arabskich. Działania I wojny światowej miały bezpośredni wpływ na dramatyczne losy stadniny. Całe stado, ewakuowane w głąb Rosji, nigdy nie powróciło do Janowa, a wraz z nim tak zwana dawna krew janowska. Choć w niepodległej Polsce szybko przystąpiono do odbudowy, ponowny rozwój przerwała II wojna światowa. Jaki los spotkał całą stadninę i hodowlę wraz z wybuchem II wojny światowej? Czasy samej wojny, już później, kiedy Niemcy tutaj nastali, był w miarę taki stabilny. Hans Felgibel, komendant, który zarządzał tutaj w Janowie, uszanował dorobek hodowlany Polaków, zatrudnił ich, stanowisko kierownicze pełnili Polacy, masztalerzami stajennymi byli również Polacy. I ta hodowla się rozwijała do 1944 roku, kiedy w 1944 roku Armia Czerwona napierała na zachód. Wtedy zarząd stadniny niemiecki zadecydował, że ewakuuje się stado do Niemiec. W lutym 1945 roku stado janowskie było w Dreźnie. W momencie, kiedy dzień i noc alianci bombardowali dywanowo to miasto. Kiedy zakończyły się działania wojenne, decydenci polscy, którzy znaleźli się również po zachodniej stronie, bardzo szybko się zorganizowali i pozbierali te konie polskiego pochodzenia. W latach 50. zaczęto tutaj zwozić konie do Janowa. Kto jest najbardziej zasłużony dla odbudowy całej hodowli w Janowie? Mnie przychodzi na myśl jedna postać świętej pamięci Andrzeja Krzysztołowicza, takiego wieloletniego kierownika, dyrektora tutaj tego miejsca. Po wojnie również czuwał tutaj nad tym, żeby te stado istniało, żeby ta myśl hodowlana przedwojenna dalej była kontynuowana. Czyli to była praca wielu, wielu pokoleń. Uwiecznieniem tej prawie stuletniej hodowli czystej kwiarawskiej koni w tej stadninie było urodzenie się Pianissime w 2004 roku. To czempionka wszechczasów. Tak naprawdę cały świat do dzisiaj nam zazdrości takiej klaczy. Pomimo burzliwej historii stadnina od ponad 200 lat funkcjonuje zgodnie ze swoim pierwotnym przeznaczeniem. Aby dowiedzieć się więcej o historii tego miejsca, warto odwiedzić też Aleję Zasłużonych Koni. Każde spoczywające tutaj zwierzę to kawałek historii stadniny.